1 czerwca witam Was serdecznie i pozdrawiam z Katowic. A czynię to słowami psalmu 7. W 9 wierszu czytamy: Pan sądzić będzie ludy. W 2 liście do Koryntian 5:10 czytamy: Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Kochani, dziś mamy przypomnienie o tym, że każdego z nas czeka rachunek sumienia, czeka sąd. Ale z drugiej strony, jako ewangelicy, jako chrześcijanie, wierzymy w Bożą łaskę. Wiemy o niej i dziś możemy szczególnie być Jezusowi Chrystusowi wdzięczni za to wszystko, co dla nas uczynił. Za to, że przelał krew za nasze grzechy. Za to, że chce nam przebaczać każdego dnia. Chciałbym nas dzisiaj zachęcić do właśnie dziękczynienia. Do dziękczynienia za wiarę. Do dziękczynienia za łaskę. Do dziękczynienia za miłość. A co za tym idzie, chciałabym każdego z nas zachęcić do tego, że tak jak jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi i nimi jesteśmy, abyśmy okazywali to sobie nawzajem, jako siostry i bracia w Bogu, naszym Ojcu. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy czynili dobre rzeczy, dokonane w ciele i w duszy. Aby nasza wiara owocowała poprzez okazanie miłości, którą otrzymaliśmy. Abyśmy byli głosicielami dobrej nowiny, uśmiechu, Bożej miłości, Bożego pokoju w tym świecie, który tak bardzo tego wszystkiego potrzebuje. Jan Hus napisał: Wołając do Jezusa Chrystusa, powierzam się najsprawiedliwszemu sędziemu, który całkowicie ujawnia słusznie sprawiedliwe sprawy każdego człowieka. Mam nadzieję, że każdy z nas, patrząc na tą Bożą sprawiedliwość, nie będzie osądzał według własnej sprawiedliwości, ale według Bożej miłości, bo nie naszym zadaniem jest patrzeć na innych, ale naszym zadaniem jest patrzeć na siebie, żebym ja był w porządku. I kiedy Pan przyjdzie na ten świat, abym był gotowy stanąć przed Nim. Módlmy się. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nam dajesz każdego dnia pokój, radość, a przede wszystkim dajesz nam miłość. Miłość, którą otrzymaliśmy z Twojej łaski. Miłość, którą możemy szerzyć dalej, idąc w świat. Do ludzi, którzy Ciebie mniej lub bardziej znają. Błogosław nam, Panie, używaj nas i pomóż nam też okazywać wdzięczność za to, co Ciebie każdego dnia mamy. Błogosław nas, Panie, jako Twoje dzieci, tak szczególnie w dzisiejszym dniu. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia dziecka.